Witajcie! Dzisiaj powiemy sobie o czterech nowych zabawkach, które dostaliśmy do dyspozycji w ES10, czyli w ECMAScript 2019. A będzie to Flat, Flat Map oraz Trim Start i Trim End. Jedziemy! Nazywam się Krzysiek Furtak i pracuję jako senior frontend developer. Zaczynamy. Załóżmy, że mamy taką tablicę, która jest wielokrotnie zagnieżdżona i chcemy sobie ją spłaszczyć. Możemy w tym celu użyć nowej funkcji flat, którą odpalamy na tablicy. Każde wywołanie funkcji flat spłaszczy nam tablicę o jeden poziom, czyli odpalimy sobie ją jeszcze raz. Nasza tablica jest spłaszczona o kolejny poziom i kolejny. Jeśli chcemy spłaszczyć wszystkie poziomy tablicy, w argumencie funkcji flat musimy wpisać słówko infinity. I w ten sposób mamy spłaszczone wszystkie poziomy tablicy. Kolejną nową funkcją w JavaScriptie jest flat map. Załóżmy, że na naszej tablicy odpalimy mapę. I w tej mapie chcemy zrobić coś takiego. Czyli tworzymy sobie nową tablicę. Elementami tej tablicy są kolejne tablice, które zawierają poszczególne elementy z tablicy oraz podwojony ten element. Jeśli teraz byśmy chcieli spłaszczyć tą tablicę, możemy użyć w tym celu funkcji flatMap. W wyniku tego działania dostajemy tablicę jednopoziomową. OK, podziałajmy teraz trochę na stringach. Funkcja trim usuwa nam spację ze stringu. Jak widzicie, wszystkie spacje przed naszym słówkiem lorem i po zostały usunięte przez tą funkcję. W ES10 dostaliśmy dwie nowe funkcje typu trim, trim start oraz trim end. Jak sama nazwa wskazuje, trim start usuwa spację przed naszym słówkiem lorem. Natomiast funkcja trim end usuwa spację za naszym słówkiem lorem. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za uwagę. Jeśli podobał Wam się materiał, dajcie łapkę w górę oraz rozważcie subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym materiale.